Wiecie, Rostomili, Rożek był we szkole w Pierścu na takownej konferencji o naszej cieszyńskiej rzeczy, a potem paniczki rektorki mnie zakludziły do szumnej izby regionalnej, co ją mają też w tej szkole, a uwidział, że w niej kupa starucnych wiecy. Były pomiędzy nimi Ajżelowska, który tym rektorku mrzykł, że muszę o biglowaniu coś napisać, a potem potem powyrządzać. Bo wiecie, hańdowni tylunty, co się oblykało do kościoła, na nawiesieli a, a i na muzykę, lebo kiejś się szło na jakąś imprezę, musiały być szumnie wybiglowane. Nie śmiały być skobarszczone, bo ludzie się dziwali, gorpaniczki, a chnet by kogosik obrządziły, że se obliczek doma do porządku nie wybiglował. Tuż, ale jakoś się kiejsi biglowało, na też żeloskiem, ale hańdowni nie było elektryki. tuż gaździno to nie miała takie einfachowe, jako te razy. Żelosko było podobne do ocelowego garca. Ze spodku było gładki, co by biglowało galoty, spodek a i fusekle, a z boku miało dekiel, kany co jakiś ich czas się wraziło cegliczkę. Cegliczka to był taki kąsek oceli, co się wraziło do rozhajcowanego kachlocza, a jak już była fest wrzawo, spadki się styrkało do żeloska. Jedną rozgrzotą cegliczką gaździnka poradziła pobiglować kajco. Były aj takowne żeloska, do których się suło rozhajcowane kąski wąglo, ale z tego się smędziło, a w chałupie fest smerdziało. Eee, lepsza była ta cegliczka, bo długo dzierżała ciepło, a jak się ją roz do porządku rozgrzało, to i stareczka se jeszcze coś i mało-wiela eee, pobiglowali. Dziepro po tym, nie skozi, jak już elektryka była po chałupach, to szło dostać żeloska ze sznurum, co się ją styrkało do sztekra, a na biglowani każdą paniczka musiała mieć czas. Kiejsi obliczki się bardziej miało w wzocy, jako terazy, bo ich nie szło dostać tak oto w magazynie. Tuż najprzód się ich procnie prało, a potem biglowało, kąszczek po kąszczku, a na koniec równo się składało, a układało do odmaryje. A w gorczku gaździną mieli wodę, co nią perskali po obliczkach, niż ją szmyrli z A na czym się biglowało? Nastykła równoławka, lebo równy stół, albo coś ich z drzewa, ale nie śmiało to być herpatę. Każda paniczka uczyła biglować swojej cery, bo to była dycki tako babsko robota. No ale wiecie, roztomańcie to było, bo wiele razy było tak, że chłop biglował. Inny dycki kiedy gazda miał żelosko w ręce, to się prawiło, że na ozaist się powadził z babą. Biglować nie poradził, nie wiedział bardzo, jak się to robi, tuż wiele razy szło w skobarszczonych galotach do kościoła. Ale byli a i takcy chłopi, co wiedzieli, jak się bigluje, bo się dziwali swojej babie, a potem gans pięknie się se równali. równali. nie pryskali wodą ręką, ale brali do gęby, a potem nią pryskali. A z tym biglowaniem to jeszcze je tak, że jak chłop poszedł baj na muzykę w skorbarszczonej skor koszuli, to ludzie obrządzili jego babę, bo prawili, że liniwo, a że chłopu nie poradzi porządnie wybiglować obliczek. Wiecie, dicki lepszy mieć na sobie wybiglowane obliczki, a niż się wlezie pomiędzy ludzi, to lepszy się raczy jeszcze ze dwa razy na siebie podziwać do zdrzadła.